Dlaczego warto tworzyć mądre społeczeństwo i co to znaczy? Mądre społeczeństwo to przede wszystkim mądra jednostka. Czyli człowiek, który wybiera prawdziwość, tak? Czyli brak marnowania energii. Czyli właśnie, no i co to znaczy? To jest właśnie, to są bardzo ważne rzeczy dotyczące takich dobrych pytań, które, poprzez które zadanie człowiek może sobie uświadomić rzeczywiście, że to jest lepsza droga, że ogłupiałe społeczeństwo, tak, pełne różnych kompleksów, gdzie się sączy tam różne te komercyjne jakieś media, tak, nastawione na zarabianie, na propagandę, na narzucanie pewnych rzeczy pod kątem zysków, często właśnie kosztem innych ludzi, tak, gdzie tym kosztem jest chociażby brak odpowiedniej mądrości, tak, wiedzy życiowej, tych odpowiednich kompetencji, tylko to jest to, wiesz, weź to pigułkę, nie gadaj, rób tak, myśl tak, i sprawia to potem to spłucenie, powoduje, że taki człowiek potem no boi się, wstydzi, nie ma po prostu doświadczenia w komunikacji, w wyrażaniu siebie, i teraz taki człowiek potem, kiedy staje się specjalistą od, nie wiem, od marketingu, czy wchodzi na jakieś wyższe stanowiska, no to dalej jest przecież w trybie ofiary. Więc będzie też z innych robił ofiary poprzez swój brak jakiejś takiej głębszej samoświadomości. Dlatego mądre społeczeństwo, ono się zaczyna tam, gdzie ludzie sobie zdają sprawę, że mądrość jest tak naprawdę bazą, jest czymś najważniejszym. W ten sposób zaczynamy też sobie uświadamiać, że przecież chodzi o mądrą politykę. I przez to zaczynamy sobie nagle uświadamiać, że przecież ta ogłupiała polityka, tak, w której jedni próbują, no trzeba przyznać, z mordą, czy manipulować innych, walczyć ciągle o coś. No są bardziej niebezpieczni, tak, nie wiem, dla siebie, dla innych, bo też często za tym idą potem haki różne, nienawiść, zawiść, agresja, no i te właśnie manipulacyjne wojny informacyjno-energetyczne, które w zasadzie marnują energię, więc to jest głupie, to jest głupota, to jest ignorancja, to jest obuda. Teraz, kiedy jesteśmy w stanie to opisać swobodnie, że w efekcie na przykład nie ma odpowiedniego rozwoju w miastach, tak? Nie ma takich miejsc, gdzie się ludzie mogą integrować, łączyć, właśnie komunikować, gdzie te takie warsztaty bardziej integrujące, uświadamiające w ogóle możliwości, jakie dają nam, daje nam łatwa komunikacja, bycie sobą, zobacz, wyrażanie siebie. Tak samo tutaj, takie miejsca, gdzie widzisz, jak się dobrze czujesz, to możesz swobodnie jakby wyrażać siebie w każdych miejscach. I nawet jeżeli jesteś tutaj gdzieś w tych, powiedzmy, takich jeszcze jakby przestrzeniach, gdzie jakby możesz poczuć, tak, że po prostu no, ludzie są często przestraszeni, no, nie wiedzą, że można coś inaczej. Równają często do jakichś pewnych szeregów mentalnych, tak? Ale też widać, że my ewolucyjnie, cały gatunek, jakby robimy się coraz bardziej grzeczni, spokojni. Nawet te już takie komercyjne, te kłamstwa już takie globalne, które już wszyscy, myślę, ogarniają, widzisz, już jakby nie robią za bardzo wiele rzeczy. Ludzie czasami wolą, wiesz, po prostu cichutko siedzieć, już nie narzekać, albo założyć tą maskę przysłowiową, niż po prostu, nie wiem, wchodzić niepotrzebnie w dyskusję. Różne to są, jakby różne mamy reakcje. Natomiast też, kiedy to jest taka pokojowość, tak, kiedy widzimy w tym, że wszyscy w tym siedzimy, tak jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy, to może też właśnie sprawiać, że zaczynasz też wybierać takich liderów lokalnych, ludzi, którzy mają coś więcej do powiedzenia, za którymi słowami idzie pewna wartość, czy pewne też idee, tak, dobre dla nas wszystkich. I wówczas ta taka świadoma dyskusja, ten świadomy dyskurs może bardziej ożywiać i rozgrzewać nas, uaktywniać w nas też nasze dary, bo ile osób ma przecież wspaniałe talenty, które no, czasami gdzieś tam siedzą, można powiedzieć, w biurku, w szufladzie, bo wiesz, bo jest ciągle jakaś racjonalizacja, albo jest też coś takiego, że no nie chce się, boimy się, nie mamy czasu, bo robimy jakieś inne rzeczy, które no często też jakoś nas wcale nie inspirują, a czasami nawet osłabiają i zabierają nam energię. Więc grunt to jest, widzisz, tworzenie odpowiedniego, sprzyjającego środowiska, w którym możemy sobie dobrze się czuć, swobodnie,
nie musieć też jakby z niczym walczyć, ale też umieć nazywać pewne rzeczy, które warto nazwać. Jeżeli coś jest głupotą, bo w tym jest marnotrawstwo energii, bo w tym są niepotrzebne maski, bo w tym jest takie zaczadzenie, można powiedzieć, mózgowe i nie jest to dobre dla zdrowia, no to warto, trzeba wręcz jakby to komunikować, tak? I każdy już gdzieś na swój sposób wie. Bo też na początku zaczyna się to tym, że uświadamiamy sobie tak tego przysłowiowego króla, który jest nagi. I zaczynamy po prostu opisywać to, co widzimy. Przede wszystkim to, co czujemy. Właśnie jak dbamy o dobre samopoczucie, to widzisz, to dobre samopoczucie sprawia, że jak ja się dobrze czuję, to ja, widzisz, od razu inną energią promieniuję. To mi się też bardziej chce i jestem po prostu w tym naturalniejszy, swobodniejszy. I wtedy dużo rzeczy zamienia się po prostu w wyzwania, tak? Gdzie sobie po prostu, widzisz, możesz iść gdzieś i być sobą, tak? W każdym momencie, zdając sobie sprawę, że jako ludzie jesteśmy bardzo podobni i w dzisiejszych czasach, no, takie kompetencje miękkie, tak? Gdzie możesz łatwiej się wyrażać, łatwiej formułować myśli, werbalizować zdania, no jest czymś, no czasami nawet dla niektórych czymś nowym, tak samo jak, wiesz, zdolność poznawania innych jest przede wszystkim też efektem ciekawości poznawania samego siebie, no bo notabene przecież jest tutaj, to jest cały czas ta sama, jesteśmy tą samą istotą, można powiedzieć kolektywną, która cały czas szuka najlepszych możliwych rozwiązań, w których sami się jakby zaczynamy no coraz lepiej organizować, tak żeby po prostu nie marnować niepotrzebnie energii na te różne śmieci, niedopasowania, w których czasami no, marnujemy życie, czas, przestrzeń i kiedy sobie uświadamiamy, że to nie ma sensu, a sens ma właśnie umiejętność ukierunkowywania swojej jego energii życiowej, tego co robimy, na to, co nas zasila, inspiruje, co wzbogaca przestrzeń i w ten sposób możemy właśnie bardzo fajnie się czuć, łapać tą naturalną pewność, tak, uczyć się wierzyć w siebie też nawzajem, w takim właśnie dobrym znaczeniu i dzięki temu tak wszyscy gdzieś zyskujemy. Także podsumowując, jeżeli też poczuliście, bo tutaj nie chodzi może o jakieś takie jeszcze konkrety, które też oczywiście przyjdą, tak? Jak takie właśnie miejsca integracji, miejsca, gdzie ludzie łatwiej się mogą poznawać, gdzie jest ta zielona strefa do poznawania się. Uważam, że to na ten moment jest też czymś ważnym, jeżeli chodzi o taki zdrowy rozwój. I to wręcz ma być, czy musi być wdrażane, i to jak najszybciej i jak najlepiej. Tak? Dla tych wszystkich z nas, którzy też mają, można powiedzieć, stymulację poznawczą większą niż lęki, czyli te różne takie zastygnięcia, w których są jeszcze tak normalnie zaprogramowani ludzie jeszcze, którzy może jeszcze mają w sobie ten lęk, no i bardziej jeszcze równają do pewnego szeregu, do pewnych jeszcze przyjętych kulturowo założeń, nałożeń. Natomiast to jest na początku zawsze odezwa do tych z was wszystkich, którzy mają tą sobie odwagę, pewność, tą eksplorują już swoje wnętrza, dla których ta prawdziwość jest ważniejsza niż ta iluzja, niż te różne wyobrażenia, którzy się już nie mieszczą w starych programach i teraz zamiast narzekać, walczyć z tym, co jest stare, co i tak już obupada, obiera się z tego jak wąż ze starej skóry, możemy wreszcie to odpuszczać i wybierać nowe. Tak, tą frajdę, chociażby widzisz, z takich nagrań, bo to też na swój sposób są takie wystąpienia publiczne, gdzie możesz też czerpać z tego pewną frajdę, tak? Chociażby z tego, jak ludzie reagują, że wchodzisz gdzieś w interakcję, tak? Że możemy tak samo jakby poznawać inne osoby, tak? Otwierać się bardziej, jakby też przyzwyczajać swój układ poznawczy, nerwowy do tego, że można robić inne, nowe rzeczy i nie musisz wcale mieć jakichś, nie wiem, papierów, jakichś nie wiadomo czego, tylko tutaj wystarczą szczere chęci i dobre
samopoczucie i też nastawienie na rozwój. Rozwój w życiu jest niezmiernie ważny, no jeżeli w ogóle nie najważniejszy, czymś w ogóle nie jest, jest czymś naturalnym, tak? Bo kiedy naprawdę dobrze żyjesz, prawdziwie, no to zaczynasz się rozwijać, więc wchodzisz znowu w nowe przestrzenie, widzisz, czujesz, jak to pachnie, bardziej wyczuwasz też relacje, środowiska, w których funkcjonujesz, no, i wybierasz to, co jest z tobą zgodne. Tutaj intuicja dosyć mocno na nas oddziałuje i pokazuje nam, tak poprzez naszą mądrość, którą tak czy inaczej mamy, co jest dla nas dobre, co nie. No ciekawy jestem w ogóle, kto z was wie, w jakim mieście jestem. No, Szklarska Poręba. Tutaj właśnie jesteśmy. No także się dzieje się, fajnie. Jest ruch. Sporo osób. Sporo turystów, jak widzicie, z walizkami chodzą. O, przed nami jeszcze Trollandia. Zobaczmy sobie. No tutaj zabawne, bo na razie mam taką opcję ustawioną. Może potem to zmienię, że wszystko jest odbiciem lustrzanym. Zabawnie to wygląda, co lustrzana rzeczywistość. Tak jak to wczoraj. No, więc widzicie, fajnie jest. Możesz sobie właśnie odkrywać swoją strefę komfortu. Nie musisz wcale wychodzić z jakichś starych. Wystarczy, że odkrywasz swoją własną. Więc w niej po prostu czujesz kontrast, jak się czujesz. A te takie stare jakieś takie, te dziwne jakieś takie strefy komfortu, na zasadzie narzucające, to ty powinieneś robić, jak się zachowywać, no to po prostu same odpadają. Kiedy sobie rzeczywiście umiesz przewartościować to swoje postępowanie, funkcjonowanie i zdawać sprawę, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Że to ty przede wszystkim czuj się dobrze ze sobą, bo jak się czujesz dobrze, czujesz się szczęśliwy, spokojny, to tym też promieniujesz, nie? I to widać, to czuć. No i na bazie tego, im się lepiej czujesz, tym więcej możesz też odczuwać, więcej emanować. Ta wrażliwość ci się przywraca odpowiednia. No i widzisz więcej możliwości. Tak samo w relacjach. No i to ma wszystko piękny sens, no bo czyż nie warto być świadomym, samoświadomym człowiekiem w życiu? Czy taką jednostką bezwiedną, która jest podłączona do jakiegoś Matrixa, do wyobrażeń i po prostu trwa jak w jakimś cyrku czasami, nie? Czy właśnie nie lepiej być sobą, tak? Taką najlepszą, naturalną wersją. Takim, można powiedzieć, bohaterem, a tego teraz tak naprawdę potrzebujemy właśnie ludzi, którzy nie siedzą tylko w tym telewizorze, tych komórkach, tych programach, tych takiej komercji, w tych takich zapętleniach, tylko właśnie ludzi, którzy mają w sobie inicjatywność, którzy też mają taką proaktywność, potrafią coś zainicjować, potrafią się odezwać, potrafią zrobić coś nietypowego. Wtedy dopiero czujesz, jak na przykład mam kontakt z takimi osobami i zawsze uwielbiam takie relacje, kiedy czuć tą autentyczność po prostu. Ja też często widzę, że ludzie się po prostu wstydzą, nie? Bo są gdzieś w jakichś takich, zamrożeni są często, w jakichś mechanizmach jeszcze obronnych i na tym mają nabudowaną osobowość i przez to no, dosyć to zabawnie czasami wygląda, tak? Bo wtedy jakby równamy, tworzymy jakiś taki, nie wiem, czasami mur, czasami jakieś takie, jakby stajemy się jakąś taką częścią jakiegoś miejsca, w którym jesteśmy. Natomiast właśnie to wewnętrzne rozwijanie to jest takie podróżowanie, odkrywanie siebie tak samo w różnych relacjach, w różnych miejscach, w różnych stanach. I dzięki temu, prędzej czy później, kiedy masz nastawienie na odkrywanie tej najgłębszej części w sobie i z tego się przejawianie, prędzej czy później zaczynasz już czuć, co jest, z czym rezonujesz i przestawiasz się w tryb, że zamiast podłączać się do czegoś, bardziej przejawiasz się z siebie samego. No i tego wam życzę na drodze waszego rozwoju. Także wszystkiego najlepszego i co? Do następnego wideo. Heja.